Czy ja też dostanę broń? Oczywiście. Zazwyczaj zajmuje się tym Peck, ale właśnie skojarzyłem, że od jakiegoś czasu go nie widziałem. Dowiedz się, gdzie się zaszył i przyprowadź go do mnie. Wtedy da ci broń. A jeśli będziesz chciał się przespać, skorzystaj z łóżka w sypialni. Hej, czas już ruszać w drogę. Czego chcesz? Nie widzisz, że jestem zajęty? Potrzebuję broni. Wracaj więc do koszar. Do cholery! Twoja broń może poczekać! No dalej, André już się za tobą stęsknił. Cholera! W porządku, idę już. Ale kiedy zameldujesz się u André, nie wspominaj, że mnie tu widziałeś. Udało mi się znaleźć Pecka. Tak, jest z powrotem na posterunku i robi, co do niego należy. Gdzie go znalazłeś? Był w czerwonej latarni. Proszę. A więc kręci się koło dziewczynek, zamiast pełnić służbę. Wydaje mi się, że muszę z nim zamienić słówko. Potrzebuję broni. Pamiętam cię dokładnie. Kto doniósł André, że byłem w czerwonej latarni, co? A teraz chcesz jeszcze ode mnie miecz. Dobra, dostaniesz go. Proszę, a teraz zejdź mi z oczu. Jeśli ta broń ci nie odpowiada, idź do kupców na placu targowym. Udało mi się znaleźć Pecka. Tak, jest z powrotem na posterunku i robi, co do niego należy. Gdzie go znalazłeś? Wszedł mi w drogę na mieście. W porządku, więc idź do niego i weź broń. Potrzebuję broni. Kogóż my tu mamy? To nasz nowy towarzysz i szuka sobie miecza. Nie powiedziałeś, André, że byłem w czerwonej latarni. Jesteś w porządku. Proszę, weź swój miecz. To najlepszy, jaki mam. Jeśli ta broń ci nie odpowiada, idź do kupców na placu targowym.